Dobra, Adami, żebyś się nie nudził, przyjdziecie do ekipy Bohuna, bo ich jest mniej. Okay. Więc będzie tam dwóch medyków i wiesz, no. Spoko. No, przerwuj się na spokojnie, znajdziesz go później. Ja też koradiam się. Jestem. A, nie mam dobra. To ja mam fajnego. My jesteśmy Hitman 1, 3? Nie, dog 1. Nie, dog 1. Na chuj mi granaty, jak nie mam granaty. Bo się patrzyłem. Sprawdzam? Nie. Ja mam średnie sobie wyłączę na razie. No za to jestem medyk bojowy po prostu, więcej mam ostre, ja mam pracę niż bandaż. Jak nie, to ja ci dam swój. Prawda. Dobra, mam wyłączone średnie. Wyle czego mogę na sukces sobie zrobić potem. Skoro saperzy nie biorę tego motocykla, to ja go bierze. Wygodnie. Zaraz, kurwa, zobacz, że koraliki rozsypie na ławie. Za mną, lecimy za drugą sekundę. A to musi mieć kolorowe kredki jeszcze. Oj tak. Uważaj, żeby nie spadły. Stara szkoła kred. Teraz ma koraliki. Ale widzicie, księżyc ładnie świeci. Powtórz 1-3? Nie. 1-1, zgłasz 2-1-3. Dzisiaj jesteśmy sprzątającą, zamykającą. Zgłaszamy się za wami, także prowadzicie jak coś. D1-3, no ja tak generalnie to jak prosto jak w mordę strzelił będę szedł, bo nie chcę tych dystansów naokoło. Dobra, postaram się trzymać cię. Kolorowe kredki. Za tą. Ja to jak się kurzu, to jeszcze trzymam. Dobra, czerwoni będą z tyłu. O kredki trzeba dbać. Jeszcze cięższe do zniszczenia, ale mogą wyskręć. Bo jak masz... To jak masz krzywy stół i zamalowałeś kredką, postawisz kredkę na stół i ona się sturla, spadnie na podłogę i się złapie. Trzeba tego flamastry teraz się upgrade'uje i flamastry tak szybko. Tylko, że musisz się nadmiewać, bo inaczej się... No tak, generalnie będziemy się raczej przemieszczać. W ten sposób. Tak jest, przyjął. Bo czekaj, na wyśladę mi do... Ja patrzę w przód, kost patrzy lewo i potem... Chicken patrzy prawo. Kurde, wolałem być lewa. Lewakiem? To się chyba tam kwalifikuje na mój francuski bagnet. Co to francuski bagnet? Taka potrawa. Nie byłeś na lekcji historii, nie wiesz co to bagnet jest. I szczypkiem. Aha, myślałem, że ale tak, tak spalona, to... znaczy nie spalona, tylko tak przypieczona, że jest taka, wiesz, taka crisp. To ja dlatego myślałem, że francuski jest... bagnet jest wtedy, kiedy upuścisz się mydło pod prysznicem i się po nie schylasz i cię nagle upuścił francuski bagnet. A to, że ja nie wiem, to może być bagietka. Każdy ma inny bagnet. Zależy od dźgacza. Tak. Bagietka później rogali. Niektórzy robią szersze, niektórzy dłuższe. Dokładnie. Od pierwszego. Ja bagietę, drudzy rogali. Jak kupidyn. Niektórzy mają ostra, niektórzy mają takie kurwa jak noże do chleba, czy do mięsa, to takie rozpierdolone. Niektórzy takie dwuręczne te, bastard sword, nie? No też. Ale nie taki mały do obierania ziemniaków. Ważne jest, żeby mieć swój, panowie. A to prawda, to się... Trzeba być oryginalnym. A reszta dokładnie, reszta to chuj. 1-2 wyrusza. Mam 1-2 OB. Lekko odbijam na prawo. A to chyba boisko mają. Masz gołe? Kod 1. Weźmiemy dwa hełmy, to gdy się zagra, się jeszcze piranem. O. Granatem można pograć. O. Mały trochę, to może to chyba w piłkę ręczną zagramy. To połączmy 10. Granatem Zaszkę. Albo można M112 zagrać. W bomba parzy. Ustawić na 40 sekund i rzucać.
nie, M183 możemy zagrać wikałę normalnie. Tutaj Viking 2, Wim, jak trafisz do bramki, to będzie efekt jak w Rocket League. Powtórz, gdzie? Wimie 3. Przyjął 1-2, minął limit 1. Jak dobrze wybijesz, to się twoje wszystkie problemy skończą. No, ścieżka podejrzana. W Wietnamie to trapy były na... Nie lubię się poruszać ścieżkami w lesie. To jest dżungla. Bym lepiej uważał na krzaki. Czy czasem jakieś małe rączki z nich nie wystają. Albo nie zaczną szeptać. O nie. Trzymajcie. Wiking 2, zgłoś swoją pozycję. No lecimy dalej. Ale ostrożnie, patrzcie uważnie. Hitman 1-1 albo punktu Mike 1, jak przyjął. Przyjął głośno i wyjąże. Tutaj Viking 2 w rejonie. Jedzie układ? To nasz. Hitman jest za pytaniem, jakieś konkretne roje mamy na trasie przemarszu? A to nasi motorami chyba jadą. Żadnych konkretnych złych, po prostu ruszamy, możemy jeszcze prawie po drodze Mike 3, ten się tam wioskę wagała, ale tak to Mike są głównie orientacyjnie. Przy odminowywaniu do opni ochroniamy oczywiście taperów. Właśnie motora. Wiking 1, wyznaczę na trasę, wyznaczę na... W lewo. Viking 1, my z punktu Golf 0 będziemy robić spot na Mike 3. Spot wam mam oczekiwać, aż wejdziecie na kilo? Dobra panowie, rozwiniemy się w clean, tylko zrobimy taki myk, że KMista będzie po mojej lewej. Odmawiam. Lewe skrzydło zamyka Lodomir, po prawej sobie jest dwóch strzelców, a za mną bezpośrednio idzie Mody. Przyjął, w takim razie 1, 2, zbiera się na Lima 4. Przyjął. Wykonać. No to nawet tancujemy ten kolumną za modzynem. Limą 4 macie i teraz tak, zapamiętajcie ten szyk, bo niezależnie czy będziemy cleanem czy linią iść, będzie dokładnie tak samo. I jak będziemy wracać do kolumny, to również tak samo. Zapamiętajcie swoją starą pozycję w kolumnie. Troszkę większe odstępy między sobą i będzie git. Tu 1-3, 1-3 w punkcie Mike 1. O, tak jest baja, tak jest baja panowie. Trzecie twoją drogą, bo już reszta chyba poczytała. Na Mike 2. Viking 1 na punkcie Mike 2. Hunter na punkcie Mike 2. Oczekuję na piechotę. Mike 2 jest czysty, potwierdź. Mike 2 jest czysty, potwierdzam. Dobra, przyspieszamy trochę. Dwa w limie
3 w kontakcie ogniowym, mieliśmy pojazd wroga. Jeep z KM-em. Viking 2-2 w linii 4 umocnienia przeciwnika. Jedziemy czerwony. Niestety. Bardzo chętnie bym tam doszedł szybciej, ale za bardzo mamy jak. Powiedziałbym, żebyśmy zgarnęli pojazd od przeciwnika, ale prawdopodobnie są zaspawane. No. Hunter do HQ, jakie jest wasze... Dużo spawaczy muszą zatrudniać. Tutaj HQ mija Mike 1 właśnie od strony południowej, biegnie cichny żonglą. Przyjąłem, Hunter oczekuje w Mike 2 no. Na resztę grupy. Uderzenie Mike. Nie, dogadajcie się, Viking 2-1, jak teraz będzie Mike 3-3, to możecie już. Hitman 1-1 będzie na punkcie Mike 2. Hunter do Viking zgłoś. Wygląda punkt Mike 3. Viking zgłasza, dopiero dotarliśmy na punkt Golf 0, zaraz będziemy patrzeć. Hitman 1-1 będzie na punkcie Mike 2 za 2-3 minuty. Dok 1-4 również. Hitman 1-3 będzie na punkcie Mike za 5 minut. Mike 2. Faraon, nie chcesz holo? Co? Nie chcesz się zamienić holo za twój celownik? Nie. Lubię mój celownik. Właśnie ja też go lubię. A chemik to w ogóle ma, kurwa. RCO. On ma RCO? Nie, on ma tego kolega i kolega, tak ja tego nie lubię akurat. Jak miał RCO, to bym chciał mu oddać. No tam tego kurwa ma. No podstawowego. Amerykańskiego, tak. No. Nie siedzi, strasznie. Wydłużenie Denver Mines. Hitman 1-1 na punkcie Mike 2. Nie powinniśmy dzwonić. Viking 2-1, meldujemy, że z punktu Golf 0 gówno widać, bo są mega haszcze i podchodzimy lasem. Zrobimy spot z bliska. Uważajcie panowie na kleszcze w tych dwa szaczorach. Białko. Potwierdź dla Hitman 1-1, że mamy się przemieścić na punkt Mike 3. Tak, możecie w sumie już cisnąć razem z Hunterem na punkt Mike 3. Przyjął, nie mam pojęcia, gdzie jest Hunter 3. Hunter jest za wami. Chyba jedzie. Wszyscy chłopu przez chatę się dobrze złożyli. Tak, Mike w waszą stronę lecił uzbrojony Litobir. Helka? Helka? Do krzaków, uzbrojony Litobir, ponoć. Krzaki panowie. Dobra, lecimy dalej. Żadnych informacji druga. Nie mieliśmy. Der 1-2, status. W punkcie Lima 3, w kontakcie ogniowym, sprawdzamy wyrogi pojazd, czy ty jesteś w stanie go przejąć. Ruchy. Jest zapytanie do wszystkich, czy ktoś miał skrzynkę. A trzeba było się uczyć. Zaraz się koła pozbędziesz. Dokładnie. Powtórzeczkę? Ktoś miał skrzynkę z wyposażeniem, znaczy się amunicją i tak dalej. 1-2 potwierdza. Czyją, bo wy macie tam chyba stajkę w tej skrzyni jednej. Dobra, lecimy dalej. Stinger, przepraszam, Stinger. Uj. Ja? Start pod jednorazówkami. Teraz. No to się trzeba biegu ustawić. Mam jednego w pojeździe również. A no to mów, śmiało.
Jak jesteś z... Wiki 2-1, meldujemy Mike 3 gorące. 1-2 melduje, że w punkcie Lima 3 ma przeprowadzony wrogi pojazd w KM. Ogień wymał kalibrowej. Bunkier na końcu. Bunkier mamy. 1-3. Proszę ci. Bunkier mamy 300 metrów front, lewa strona drogi. Chodźcie tutaj do prawej, bo mamy tutaj elewację denu. Jesteśmy zabezpieczeni. Witam przed wami, w kierunku west. Hitman 1-1, jesteśmy ostrzeliwani z kierunku west z okolic miasta Wagalala. Co, mogę pójść odległość do tego? Bunkier tego z jednego razu pierdolę. Ile? 343 przyjął. Backblast. Kurwa, przeszło. Przestrzeliłeś. Ustawiłem 350, więc. Ale dostali, tylko kopie dostali. Z kolei. Aha, dobra. Możesz to wzywać. Dobra, moi na mnie, idziemy do przodu. Właśnie przyjęliśmy pojazd z KM. Możemy odstąpić jeden pojazd, jakby jakaś drużyna potrzebowała. Fajnie, że mi lornetki nie dali, kurwa. Fajnie, będę minę sprawdzał. Dobra, kontynuujemy z tam naszymi. Dobra, lecimy z za Bohunem. Pierdza. W sumie jak to ten bunkier pierdolnąłem, to może ten. Odłamki walnęły strzelca, kurwa. Może tak. No i same lornetki. Fajnie, że ogląda jakieś pojazdy. Nie no, się zbierze jedną jeżdżę do razówki, jeszcze chemik ma jedną. Ja jeszcze mam. No ty jeszcze masz, dobra to. 1-3, jesteśmy po waszej lewej stronie i będziemy wam udzielać w miarę wsparcia. Masz kajdanki? Podniesiesz mnie na chwilę? Czekaj. Przyjął mi ty masz lewy stół. Dobra, mam, no. Słownie 2 minuty. Co by zrobić z tym hamwiciem naszym? Przejęliśmy wrogi pojazd w AKM, a sobie nie pojedziemy. Czy no to dostawcie jej w punkcie. No, zadaczcie ten, idziemy ten dalej. Punkt najwyżej, by się tam hunter ambokować, żeby poprowadził go do nas. Przejął. Dla Viking 1. Przepraszam. Czy my mamy robić już spot na z punktu Golf 1 na Mike 5? Otwieram, możecie dać, możecie jeszcze Golfa 1 też obciaj Tektor Omega, jeśli nada tam to kontakty. No nie wiem, jaki będziecie mieli widok Golfa 1, nie? Hitman 1, weszliśmy w perymetr Omega 2. Jesteśmy 300-400 metrów na wschód od punktu Mike 3 przed miejscowością Wagrala na pierwszych zabudowaniach, jak przyjął. Trzymaj głośno i wyraźnie. No to Viking 2-1, no to róbcie spota na Mike 5 bezpośrednio. Pan 1-1 i 1-3 spokojnie. Dobra, sobie idziemy dalej. Tę miejscowość pozostałych kontaktów. Przyjął. Zajmujemy się na spot bezpośrednio na Hitman 1-3, wchodzimy w sektor Omega 1 i zaczynamy go czyścić. Hunter, granat przód idzie. Idziemy z wami. Po granacie szturm przód. Go. Viking 2-2, tutaj Hitman 1-2. Będzie po rzucie z tego strony pojazdem. Ruszamy na punkt Lima 4. Gdzieś tam dalej w dole są. Operacyjna, skok do przodu na żółty budynek. Musimy sobie osłonę zapewnić.
Żyjesz, Chem? Tak, tak, już. Łapiesz. Dobra. Możesz się puścić? Okej. Okay. Dobra. Tyk. Wszyscy stali? Przyjął Ogomir, cofnij. My z przodu będziemy zabezpieczać perymetr. Panowie, łapać osłony, łapać osłony. Czy kurwa w końcu? Jedy dalej? Poprawka, to jest chyba zwykły... Przedaj grób, słyszysz? Kulot pod szybą? Jest za szybą, otwieram. Wiking 1 jest w punkcie hold, dostajemy od kalibrowej z zachodu. Czekaj. Dobra, czekam. Przyjęłam, dacie radę się wysokać. Dobra, no dole ten u góry. Dobra, wchodzę. Na południu tu widzę, że jest Omega. Albo nie? I tam też jakaś strzelanina trwa. Dali mu teraz. Przyjęłam, to jak macie się do tematu, gdzie to będzie na pokoju, po południowym na... Zewnątrz czyste, dobra, czyste. Możesz, kurwa. Okej, okay, na razie... Patrzę do tego, będzie osłonię. Biegam do tego sklepiku. Co to wali? MG wali, wyeliminuję jego. Dobra, zdjęty. Na plecy jakieś kontrakty zostały, ale się rwamy. Zdjęty, go MG teraz skończył. Chamy w kierunku przodu. Kami, gdzie jesteś? Jestem za wami. Postaramy się je przejąć, żeby zniszczyć te śmigłowce ewentualnie. Dobra. Siadam czysto. Piłowuje śmigłowce w kierunku. Idę do lewo budynku. Za budynkiem czysto. Chyba są w tym turkusowym. To nie byliście wy. No się nie dostali. Droga, będę wchodził. Wchodzę do budynku. Czysty, możesz wchodzić. Dobra, budynek czysty, okej. Znowu coś się pyta, co z tym śmigłowcem, może go zestrzelić zawsze. Jest kontakt? No, dostaliśmy info takie, że jak mamy czym, to możemy to zestrzelić, no ale no, nie wiem, czy nam się opłaca, jakby wiesz, z broni ręcznej, tak jak nie mam MG, jako my. Jakby to jest ja piechota, która ma. Jest na stacji benzynowej jeden kontakt. Nie mam do niego przestrzału. Na stacji macie jeden kontakt. Macie jakieś zestawy naprawcze, bo nam motory nam rozwalili. Niech dobrze, że on spierdzi. Ja zabiję jakąś motory. Dobrze, skurwysyn. Nie wiem jak z dogiem 1-4, czy nie mają przy sobie czegoś do naprawy, ale głowy nie tak. Musimy zostawić motocykl, bo nie da się już na nich biegać. Uciekam. Żyjesz? Na Omega. Plecy. Zostałem w pracy, kurwa, nie widzę. Widzę. Wyeliminowany. Dobra. Ten bunkier chyba naszych maltretuje cały czas. Nie wiem, czekaj tu. Macie narzędzia, panowie? Jo. W sensie narzędzie jakie? W sensie do naprawiania. Nie. Dobra. Tutaj dok 1-4, nie mamy żadnych narzędzi naprawczych. Budynek czysty? Chodźmy do Bohunów może. Dobra, już. Dobra, lecimy. Tylko czekaj, wiesz co, jeszcze tych z pola tam dalej. Dobra, jak mam przeje, jakby to, to wiesza od 1, 2, są w
kontakty, bo przecież mogą być jakieś pojazdy, zobaczymy czy też jest szukają. Było ciekawe. Hitman 1 na mega 4, mam śmiecie? Jest jeden blisko, 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 blisko. Kurwa, nie mogę się schować, kurwa. Jebany. Mam go, kurwa. Dobra, ja się połatam. Dobra, stanie. Weź mi tu madame medyka, dość po co dostałem. Dobra. Bardziej chodzi o to, że mamy deszkę statyczną, w której... Potrzebny medyk. Żyją, szukamy miejsce, bo pomagać. Potrzebny medyk, na pilnie. Dawaj. Dobra. Idziemy cały skład, cały skład, nie rozdzielamy się. Na silosie macie snajpera. Tutaj w budynku. Snajper dostał, ale przytomny. Nasz sektor będzie i tak jest czysty, od nas się nic nie dzieje, więc tutaj sobie zabezpieczymy. Snajper wali. Dobra, zieloni, kurwa, zabezpieczcie te budynki tylko tutaj i jak macie przestrzał, to trzymajcie perymetr, czerwoni za mną. Gdzie ten medyk? Gdzie ten ranny jest? Tutaj. Dobra, to weź mi tam, łataj mnie proszę, dziękuję. Już łatam. Serym połapie mi, pojechał. No, widzę, ładnie cię pojechał. Promega 3 wyczyszczony, przemieszczamy się. Czego? Bez stazy zdejmuję? Tylko połatasz? Gdyby się to chciało załatwić. A tam dużo ran. Żyję. Jasne. Se założę sprinta. To są inne drużyny piechoty tutaj. Jesteśmy na północy operacji. Jeszcze chwilę. Jeżeli kilo jest, jeżeli nikt za dwa jest w stanie go zjeść, to chyba nie mam proszę. Kilo 1 nie mam szans, bo kilo 2 mają. Przyjmujemy się przez chyba 3. Trzy ty. Dobra, dzięki. Ja gotów. Dobra. Na nich podciągamy. Biały? Nie wiem. Czy a, to nasz? Dosłownie dym. Tak, tak, tak. Tam. Wysuwam się, uwaga. Jest bunkier, jest bunkier. Panowie, jest bunkier. No to wcześniej. Prawdopodobnie. Nie trafisz tak. Musi dać się bezpośrednio na nas, bo nie wołaj go. Czysto, czysto. Właśnie wpłynęli, ale ona nie wydaje się. Hunter z zapytaniem, czy umocnienie na Lima 3 są czyste? To jest to nasze zadanie do rozminowania? To drugi? Czy? Na Mike 5. Cofnij, 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 cofnij. Pochop. Nie wiem. Nie widziałem skąd walnął w ogóle. Nie, tam przy tym okopie, albo w okopie, albo przy tym są. Jasne. Czemu zalatuję? Się na niego ustawię. Kurwa. Bo rower jest tu tego strzelca.
Nie wiem skąd on wali. Też nie. Ja wybrałem, żeby się na niego ustawił jakoś. Konowali nie wiem, ale do czego walą nasi? O, no jakbyś mógł to wyglądać. Chuj do Helki. Możliwe, ale to nie wygląda, te tracery nie wyglądają jak do Helki. O, tam jest MTB zniszczone? Tak, znaczy dostał rakietę. 7 mil wcześniej. Ty, ciekawe czy wiesz, to jest sprawna. No, można by było naprawić ją. Znaczy nie mam narzędzia, ale wiesz o co mi chodzi. Po to nawet, żeby wiesz, jak wiesz, kasztana, no, żeby wyleć helikopter strzelać. Nadlatuje. Na front. Na siedzisz nad drzewami. Na drodze gdzieś chyba. Wal do helki. Dobra, mamy ją, chować się. Albo nie? Tak, mamy ją. Udało się. Blisko. Dok cały. Ładne strzały to mamy. Dobrze, że to był tylko kurwa litry, Bill. Dlatego mówiłem spierdala co prawda. Myślę, że z rakiet leży walić. Tak. To nie są do tego dobre efekty. Ale chuj. Okej. Okay. Ten bunkier na 180 zakrywa? Prawdopodobnie nie dużo właśnie od niego wyciął. Ale nic nie jest pewne. Dobra. Ruszamy do Mike 5. 1-4, przenieś się na Mike 5. Będzie jakieś przyzbrojenie, bo już mam mniej niż połowy magów. To... nie wiem, ktoś musiał ten, musiałbyś wybrać, która ten drużyna zawinęła przyzbrojenie. Mhm. Tam wtedy rozminujemy. I sobie się ten dopytam. Jo.
Ciekawi mnie tylko, jaki odcinek tej drogi jest zaminowany. No by no, krótki. Nie no, tam wygląda jakby to było 100 metrów. Według mapy. No, może nie, z 50 metrów to jest co najmniej. Się zobaczy. Viking 1, my jesteśmy jakieś 50 metrów od Mike 4. Ja już nasi chłopacy czyszczą? Tamtą miejscowość? Nie, chyba będziemy w pierwszy tylko wchodzić. Karbos, na sensie na Mike 4, tą poprzednią. Aha, to tam chyba czyścili to. Wiem, że chyba tam mieli ten tankować bunkier jeszcze. No to pewnie tam czyszczą właśnie ten bunkry. Nadajesz na nasz. Na krótkim. Na krótkim nadajesz. Tutaj 1-3 do HQ z zapytaniem, czy mamy udać się od razu na 1-3, czy na Mike 5. Chodźcie na górę. Hitman 1-2, Hitman. Tak, możecie ścisnąć od razu na 1-3, Hitman 1-3, Hitman 1-2 nadawajcie. Hitman 1-2, Hitman 1-2, zgłasz dla Viking 2-2. Hitman 1-2, zgłaszam dla Viking. Za 30 sekund zlikwidują zamknę pojazd, patrzę, że ono osiągnęliśmy widoczność na niego. Przyjął. Hitman 1-2 do HQ. Zgłaszam. Jakie były nasze właśnie zadania po podniesieniu tego Berdama, bo nie wiedziałem, wtedy nie było mnie. Tu Hunter, atakujemy drugi to Berdama. Dobra, my przemieszamy się w tego Majka 1-5. Czy Majka 5? W pomieszczeniu Berdama sięgnie na tą wyrzutnię dot. Przyjął. Czyli zostajemy sami na drodze, tak? Chcesz tutaj do tego kamulca poczekać? Ty, czekaj, wiesz co, ja bym wstrzymał właśnie, bo kurwa tak, mamy na... No chcę ten kamulec się wyjebać. Nasz 50 mamy kontakty w lesie. Nasi z nimi walczą. Czekaj, co mówię? Za kamulcem się wyjebałem. Viking 2-2 potwierdza. Jo. Paladyni tak. Wejdę jeszcze do rozpoznania, jak mnie się wygląda. Słyszę pokój magii. Dobra, już widzę po tykacza. Za tym znakiem. Tak, tam jest ich sporo, ich widzę już. Ruszamy na... Bez lurnety, więc ma. Sprawdźmy ten budynek na prawo i by mogli powoli wtedy myśleć. Pierwszy pokój czysty, wchodzę. Okej, wchodzę. Drugi otwieram. Nieważne. Jego klamkę, nie? Czysto. Dok 1-4 w punkcie Mike 5. Idziemy ogarnąć tą drogę. Co spierdalam? Dobra, tam się zaczyna właśnie od znaku miny. Tutaj Viking 1 melduje, że na punkcie Mike 5 drogę patroluje patrol pieszy. Trzy osoby. Co my tu mamy? Trzymaj. Na punkcie Mike 5 patroluje drogą patrol pieszy. No coś mówili na radio, chyba to o nas mówili. Możliwe. Powtórz, HQ? Słyszałeś Vikinga 2-1 na Mike. Rzucam zielony w górę. Przyjął, rzucamy zielony dym na swoją pozycję, jesteśmy w pełni na drodze. Hitman 3 do HQ, jesteśmy na punkcie Hitman 1-3, natomiast nie widzimy z tej pozycji praktycznie nic, nie mamy jak wspierać saperów. Przyjął, to ustawcie się i jeden... Czas zacznie zabawy, co? Zielony weź, trzymaj. Breakdale, halo, są saperzy. Na punkcie Mike. Patrzę, że to za minę, ale kurwa takiej dawno nie widziałem. My mamy bardzo dobry widok na saperów na zielonym... Jakieś dziwne przeciwpiechotne. Dobra, dobra, sprawdzam pierwszą, o co dzieje się, bo nie wiadomo, czy w ogóle da się to rozbroić.
mamy również oczywiście bardzo dobry widok na saperów. No to gita, to osłaniajcie. Viking potwierdzi, że ten patrol to byliśmy my. Chujdzimy jak kurwa z Wietnamu te miny. Viking tutaj dog potwierdzi, że ten patrol trzysłowy to byliśmy my. Pozdrawiam. Sorry. Dobra, to ja biorę prawą stronę, dawaj chemiklową. Dobra, was będę osłaniał. Hitman 1 jesteśmy w zabudowaniach Mike 5, wspieramy saperów z zabudowań Mike 5, jak przyjął. Chciałem właśnie wyjaśnić, zabudowania Mike 5 to te na północ. Helikopter, panowie! No to jest teren zadania z rozminowaniem drogi. Nie ściągaj nas uwagi, niech zajmie się innymi drużynami. Właśnie helikopter na drogi. Jesteśmy teraz osłonięci, jak łatwiej w minę, to jest po nas. No jesteśmy pod strzałem, próbujemy zlokalizować snajpera. Co w trawie piszcie? Minę piszcie. Hitman 1-2 to nie snajper, przeciwniku między krzakami. Popatrzcie, trzeba jakiś bambus z kałacha? Snajper, no, snajper! Ja w trawie ciężko jej dostrzec. Jo, dobrze, że wykrywasz jest. Drony masz tam po swojej prawej. To już uzbrojono. Ale nie, nie, uważaj chemik. Ciężki zgłoś dla Wikinga. Tam przepałą jakaś widzę. Zgłaszam. Z drogi krytyczne. Pozycja radar jest na równi z nami, dużo tam nie widzimy. Jeden kontakt pieszy widzimy w urządzeniu oraz sam szczep podmiotów. Patrzę się je uzbroja na szczęście. Przyjął, jak znajdziecie to pozycję, to śmiało zmieńcie. Na chwilę obecną chcę, żebyście uzwaniali. Mam 210 na wzgórzu uliczna piechota od plantacji. HQ, odmawiam. Nie znajdziemy lepszej pozycji, ponieważ to jest góra, która wygląda jak wulkan i to wszystko jest w dolinie. Nie ma nic wyżej. Ma ciężką sytuację, klika na sobie, uważajcie. Żeby się nie jebnął. Możecie zreportować mi tam następne zadanie, czyli rozminować drogę, koordynaty do 83068. Pamiętajcie, możecie wyciąć tą drogę, ten, wyciąć trawę. W pobliżu będziecie coś widzieć, ale no spróbujcie coś tam brać. Dobra, to jest dobry tip. Musicie obejść dookoła. Jest tam jedynie pod topole podejście, gdzie rośnie. Będzie bezpiecznie. Dobra, ja mam tylko potykacza jeszcze po prawej. Jeszcze w sumie jedno. Potykacz i jedna mina. Czyjo? Kapitan ratuje, ale na nas się nie skupia. Jedna z przodu jest. Wiesz? W punkcie Mike 5. Jeszcze idę poszukać. No nie, jeszcze wiesz co, po prawej stronie tam jeszcze są. Tak, jeszcze są. Jeszcze mamy 4 miny włącznie. Postawić budynki na zachodzie na punkcie Juliet 1. Uważajcie, żeby się nie wjechać na minę, nie? 1-3 przyjął, ruszamy. Tutaj dok 1-4 z pytaniem, która drużyna ma samochód z przezbrojeniem? Hitman 1-2, z tego co kojarzę. Przyjął. Ale to wyszło was o tym. No zobacz jeszcze. Jeszcze się przejdę. Jakby co, Hitman 1-2 ma przezbrojenie, ale my tam potem będziemy w stanie na południe, więc tam się z nim spotkamy. Dobra, prawa czysto, sprawdzam jeszcze lewą. No, to już byłem, więc... Clear. Dobra. Melduję się tam, wyczyszczone. Tutaj dok 1-4. Droga... Nie mam jak zagrać min, więc dróg przyjdzie, położę tam. Miny zostają, ponieważ nie mamy co je zapakować. Przyjął. Rozumiem, że stwierdziliście całość, tak? Potwierdzam cały ten obszar oznaczony.
Śmigłowego? Udajcie się do punktu. Jesteśmy ekipa też od ściągania śmigłów, więc. Z Hitman 1-2, żeby wam podrzucili tego hamwiska, co zostawili wcześniej. Hitman 1-1-1-3, wy udajcie się na. Pociśnijcie, spróbujcie mi zeszkodować. Jeszcze lato. Dobra, nie będę amunicji mordował. Nie ma co. No, trzeba do Bochuma, czy Bochuma, czy jak? Czekaj, muszę się spytać ten, bo mi podadę. Bo chyba krzyczą tu się radarze, a super, że jednak na radar są potrzebni, żeby wysadzić. No to z Bochumem. Tutaj 1-3. No dobra, wyruszamy za nim. 10 metrów od was. Nie przychodź, nie, stój. Nie wygląda, żeby coś było. Powtórz się? Stanę mi na drodze. Mogę biec? No tutaj tak, czysto, tak, tu już czysto. 1-3, jesteśmy w punkcie Juliet 1. Przeciwnik zaznacza, gdzie miny są. Tak, ale to jest bardzo szczęśliwy przeciwnik. Ten, co się łata na no sam zapomina pewnie i wiesz. Taki honorowy jest. W jakieś konwencje i te sprawy. Konwencje. Bok 1-4 dołączył się do Hitman 1-1. Albo patrzcie, jakie ładne miny mamy, chociaż jakieś z Wietnamu chyba zajebali, kurwa. HQ z Wars, Viking 1. Do Wietnamu to my daleko nie mamy. Powtórz rozkazy dla nas. Viking 1, udajcie się na Gold na Palmu 2 i spróbujcie mi tamtą zesportować miejscowość Tanouka i ewentualnie tą wyrzutkę PLOT. Ale to chyba technika na zachodzie. Udajemy się. O, to może zjeść tak. Po prawej stronie technika. Nie musicie mówić, bo mi tak na się, zaczekajcie chwilę, dobra? Bo taki dziwny silnik, nie wiedziało jak ani Humvee, ani motor. Johnny, poczekaj, bo tam chemik nam się łata. 1-1 zgłasza. Dobra. Jak dobrze pójdzie, to będziemy mieć terenowego, bo tu jest jakiś tych kart. Tak, jest tam, nawet. 1-3-1-1 już chyba ruszyło. Można wtedy było zajebać, wejść. I ładunki wozić i nie wypałać. Dokładnie. Potwierdzam, 1-1 jesteśmy... Jedziemy łapać śmigłowca. Weź tam Johnny za pewnego medyka. 2, ale bez pojazdu. Macie medyka, panowie? Zajmie to trochę dużo czasu. No to potrzebujemy. Do szycia. Mi szycia. 1-3, udajemy się na radar w takim razie. Ja do szycia tylko. Tam zaperzyła medyka, wołaj. Bo się otwieram za chwilę. To dobrze. Wedle życzenia. Już jest. Szyty. Okej, dzięki. No dobra, lecimy. Dzięki. HQ zgłasz dla Viking 1-2. Chyba tylko plaster był potrzebny. Tak. Jedną pętelkę trzeba było założyć. Grzebał ręką po ziemi, był kawałek szkła. Z Fenton 1. Drzazga się wbiła w palec. Zły kabel przeciął. A znacie takie lizaczki? Kabel, palec ujebał. Nie. To są dopiero fajne rzeczy. To jest lizaczek z fentonylem. Dajesz lizaczka i typa nie ma. Kurde. No. Fajne takie. Takie przytomność, czy tak na stałe się wyłącza? Nie, nie, no na stałe, nie, no bez przesady. To jest lek, tylko to jest śmieszna forma leku. Bo generalnie to fentanyl się podaje dożylnie, nie? Ale można podać też na przykład w innej formie, na przykład w lizaczku, jak ktoś się boi igieł albo coś. Daj mi dwa takie lizaczki. Fentanyl. I ktoś zeżywa takiego lizaczka i odlatuje. A może tak z arszenikiem? Tak na sen? Z arszenikiem nie znam takich. Ale wszystko przed nami, zakładam. Kurde, co? Takie lizaczki to sam raz dla pedofilii. Hmm? Pierdolę. Lizaczka? Też działają? Nie, Pawulon tak nie działa niestety. Kurde, Pawulon. Chwieczki zgłosz dla Viking 2-2. Pawulonik lizaczka. Proszę misję ogniową na koordynaty 1-0-7-0-7-8, oznaczony punkt Mike Oxford 1, cel bunkier przeciwnika, zalecam. Mike Oxford? Też by brał. Dziwne to rady dzisiaj jest. Koordynaty 0-8-8? O1 oznaczono. Trzeba stację zmienić. No MO1 i chuj. Mike Oxford 1 to nie, do Villa musisz MO1. 3 jesteśmy
200 metrów powiedzieć. Na północ od rana. Ty masz żadne radio? Milicja była teraz. Nie, wyciszone. A, no tak. Tutaj nie dziwię się. 1W16 przycisku, bo inaczej nie umiałem. No cóż, takie czasy. Dawaj, idziemy, nie ma co kurwa czekać, bo tutaj na starość i słabe i stawy zostanie. Alty. Prawda? Dobra, wyciągajcie liny. Wysadzę tą skałę i będzie łatwo wyjść. To pierwsza sześcina. Tędy to nie wyjdzie. Ale tu wieje. No jest baza? No się generalnie to... Panowie ostrożnie tam, nie? Ja też dorzucam. Uwaga, granat, leci, jeszcze jeden dorzucam. Granat. I tak mamy to zniszczyć, więc... Granat. Chuj. Dobra, trzymać te granaty, trzymać. Czekamy. Granaty. Jaki jest rozrzut? Wiesz? Chyba już. Dobra, go, idziemy. No to mi, do tyłu. Był smart. Trochę się gęsto zrobiło. Do 150 metrów, coś takiego. Uwaga, bunkier. Na lewo. Mam jednego. Już wyleciał za tego muru. Jest wkopany jakiś. Kurwa. Ranny. A nie, martwy. Kurwa, John dead. Ktoś z przodu też. Naprawdę? Ja tak. Pierdolę. Dobra, przed nami jest. Jest na z przodu. Rzucam dym. Kurwa! Hunter zgłasza. Ała, kurwa. Hunter zgłasza. Hunter się blisko kilo, hitman 1-2. Panowie, w namiocie jest. Mam rannego. Już się nim zajmuję, man. Z namiotu zdjęty? Uważaj, tylko nie mamy go ten, w ogóle tylko ma tego. Blok 1-4, minus 1. To może się załatwić. Kurwa, szkoda, tyle tu mam. Czekaj, z granatnika będę czyścił. Czekaj, z granatnika tam będę czyścił. Ginął nasz dowódca i zostaw sobie również. Jesteśmy w kompleksie pod ostrzałem ze wzgórz. Przyjmuj dowodzenia? Co jest, kurwa? To jest ja przeleciał. Mamy ostrzał z północy. Może za blisko. Panie dwa, ogarnijcie swojego człowieka, bo bawi się w Rambo. Dobra, ja muszę się załatać, bo jestem ciężko ranny. Powtórz? A wy możecie iść do przodu. Ja ci pomogę. Dobra, 1-3, dawajcie do przodu. Uważajcie na potykacze ewentualne. U mnie wszyscy są zali, Lodomir? Panie dwa, trzymajcie, obie przelecie do swojego. Chodzę? Całe. Dobra, wszystko tutaj jest. Jeden. Cały. King, jesteśmy przy Hitmanie 1-2. Mamy ostrza. Na chryścikana? Jego snajpera od północy. Kevin, gdzie po narodarze? Jeden-dwa są w kompleksie. Ten, który tam zielony idzie z przodu? 1-3, chodźcie pod radar. Dobra, fallback do tyłu, szukamy swoich. Czekaj, nie uciekajcie. Nie, muszę znaleźć swoich. Jestem. I dok 1-4 do wszystkich jednostek. Opuśćcie teren, w którym stoi radar. Będziemy minować. Prawą tam były szybkie. I ona prowadzi, nie wiadomo dokąd. Nie została do końca sprawdzona. Czemu nie sprawdzi? Kto dowodził was, że nie sprawdzi tego do końca? Bohun, ale musieliśmy wycofać, bo szukamy naszych ludzi, bo radni. A, no dobra. Ja to przekażę i zaraz wrócimy może. No czekaj, to wy... Chemi... Ej! Czekaj, ej!
Czekaj, Majster! Pizdę, kurwa. Gadać, kurwa, co z ludźmi ciosę. No minuję to, czekaj, zaraz podoję tam ładunek wybuchowi, to wypierdolę w powietrze. Dobra, panowie, bierzemy Mira. Co ja tu w ogóle mam? Tutaj 1-3 opuszczamy teren radaru HQ, gdzie mam się udać? Przyjął, możecie pocisnąć, poszedł. Dobra, oddaj. Wydaje mi się, że jeden powinien wystarczyć. Przecież, albo pół, dam dwa. Chciałbym, żebyście się udali na IMA 5. Tam poczekaj na Hitman 1-2, aż przywiedzę wam ten pojazd pozostawi. Pociśnijcie z nimi oraz Vikingiem 2-2, zrobinować dobrze na pół. Dobra, odsuńcie się wszyscy. Uwaga, snapa, że będę wysadzać. Hitman 1-1, strata 1. Bok 1-4, find the hole, find the hole, find the hole. Kosu, wstawaj, jebość się tylko w fire the hole będzie. Co z kosem? Śpi jeszcze. Nie chcę płynów pić, nie jest sprawniony chłopak. A co, więc żadnego te ładunki? No powiedz mu, że ja się go nie pytam. Jeszcze jedna 250. Ale ja nie wiem, kurwa, jak chicken zginął. Czy on się zjebał z góry, czy o co chodzi? Tylko bramę mam mieć. W dziwnym miejscu leży. No też ja mam nic wziąć. Jeszcze nas gdzieś leży. Ja go zgubiłem z oczu, jak wybiegłem. Złodziejstwo, to się leży. No dawaj, moją amunicję, to mój żołnierz. Jak masz miejsce, nie? Jeden zapytanie, co z tą jaskinią? Wziąłem, ten. No ja nie mam miejsca. Tam jest gdzieś wejście? Nie wiem, nie ma żadnej jaskini, jeden. No, trochę... Przyjął, bo mamy jakieś wejście do jaskini. Myślałem, że wystarczy. Musimy się ten oddalić. Saperzy. Gdzie jesteś, Kos? Przyjął, do. Wiecie coś o jakimś wejściu? No tam potwierdzam też, że ten z drużyny Buchna ignorował o tej jaskini, ale oni szukali się swojego człowieka, to się do niej nie pchałem do środka i wyjebałem tylko radar. Przejo, to 1-1 możecie pocisnąć do tej jaskini, 1-3 ruszajcie już na punktami Janki, żeby nie było biegonika. 1-4-1 sprawdza. 1-3 w punkcie Janki 1. Jakie są rozkazy do DOG? Gdzie mamy się teraz udać po wycedzeniu radaru? A, IMA 6, IMA 5, tam poczekacie na Hitman 1-2 i Vikinga i pociśniecie sobie tam na południe ordynować drogę. Jaskinia sprawdzona. Gdzie? Oni tam nie było, tak? Odmawiam, tylko w marsi drogowej. Czyli co, na IMA 5 mamy wracać, tak? Tego wynika. Dobra, no to lecimy na Lima 5. Tam. No dawaj. Jakie są dla nas rozkazy, bo nasz dowódca padł? Jasne, to powtarzam rozkazy dla was. Weźcie ten pojazd, co zostawiliście z tyłu tego Hambika. Pojedźcie z nim oraz swoimi pojazdami przejętymi do punktu IMA 5, tam spotkajcie się z saperami, oddajcie im pojazd, ten Hambik, pociśnijcie z nimi na południe punktami Lima, rozminować drogę. HQ, jakby dało radę, to by było fajnie zmienić koła w naszych motorach. W sumie Johnny ten wyrwał sery do Bokuna. Jest dużo pojazdów, z tym, że trzeba dojechać... Ja nie widziałem akurat, ale... Nie, oni wchodzili z drugiej strony, tak? Nie, oni wchodzili razem z nami tą stroną, Bochum ten. Właśnie Bochum wleciał przodem. Johnny przystał obok niego, no i Johnny oberwał. Aha. Całą serię, no to nie da. Nie wiem, czy się już opłaca te motory brać, bo zaraz będziemy szturmować ostatnie miasto Viking 2-1, więc no, przepraszam, ale zostawiamy je. Nie przyjął. Jeden ponawiam pytanie, jakie rozkazy? A, jasne, ciśnięcie punktami Janki w kierunku wyrzutki pelot. No dobrze, idziemy w ogóle? Punkt Janki. Tak. Aha, no dobra, okej. Tak jest. Oglądałem wszystkie odcinki Belgrysa, nie wiem jak się odnaleźć w lesie. Mhm.
wydawało mi się, że bardziej mamy... W sumie czekaj, na wschód sumie, chyba bardziej. Można w sumie od razu przeciąć, tylko nie wiem, bo tam jak... Oj, można od razu przeciąć, tyle. Chciałem ładnie po asfalcie pójść. No, asfalt jest dobry. Więc kurczę samochodzik dostaniemy. Trzymaj. Wróg. Eliminuj. I kiedy zgłaszam. No i dobra. No to ładnie żeśmy go zaszli. Co? No i ładnie żeśmy go zaszli. Dojedziemy sobie ten. Moglibyśmy przejąć, nie? Trzeba zgłosić może, nie? Nie potwierdzam. No chyba jeszcze jest ten gościu na KM-ie. Tak, przyjmiemy go, idziemy na ten, na Lima 5. Bo tam mamy Hamvika z kolei, z amunicją ze wszystkim. Mhm. Tak, jest jeszcze gościu. Uwaga. Dobra, wyjebano. Dobra, to weź do wal kierowcę. No bo dobra, ja, to, ja go dowalę. Dobra, dobra. Jeden, jeden, trzy, Janki, dwa. Jesteś w pojeździe? Tak, poczekaj, poczekaj. Chyba teraz to zamelduję. Dok 1-4 przejął wrogiego technikala, udajemy się na punkt Lima 5. Jesteś, nie? Dobra. Jestem, jestem. Na skrzyżowaniu w prawo. 3, sprawdziliśmy pobieżnie budynki w Janki 2, ruszamy na Janki 3. Nie wiem, chyba tego chomika wymienimy na tego, co nie? No jak tam ci pasuje? No bo chcę przeładowania skrzyni, to się nie dowiesz, to jednak jest uzbrojone, Humvee jednak nie. To się jest otwarty, więc... Dobra, miał być ten głos. Trzymaj. Dobrze, pojechałem. Jest dobrze, jest dobrze. Jechać? Zatrzymaj, nie, zatrzymaj, zatrzymaj, zatrzymaj. Usiądę. Dok 1-4 w punkcie Lima 5. Gdzie jest na Humvee? Biegnie do tego Humvika. No właśnie, czy jeszcze przywiozą nam Humvika.
No się możemy powypierdalać w głos. Przypominam, że mamy do dyspozycji AD1. A wy to kto? Blok 1-4. Co dalej? No nie wiem, no miał mi dostarczyć skrzynkę z przezbrojeniem. No to będzie Hunter, będzie Porsche, fu. Za nami jedzie. 1-2, będzie jechał za jakieś 2 minuty. Reszta, no gdzie reszta gdzie poleciała? Dobra, to w takim razie poprosimy... Tego co wiem, to ten, bo w tonu szły na Janki. Gdzie tam mają się polot. My potem mamy lecieć ten, na Lima 9 na rozminowanie drogi. Hunter do HQ. Wschód, ale też środek. Hunter do HQ, jesteśmy w punkcie Lima 5. Jakie są dalsze rozkazy? Zaruszacie punktami Lima. Rozumiem, tak dobrego ci raz. Hitmanem 1-2 i dogiem. Rozumiem, mamy rozminować drogę. Przyjąłem. Tak. Czyli lecimy z wami. Jaki punkt? Kurde, straszny rozpierdziel. Jaki EDA? Trochę. 40 sekund. Trochę masakryczny. Zabandażowałeś się, Kirlen, apteczką? No jak słyszałem... Jeszcze nie. To użyj apteczki, bo masz łapę po menu. Jak słyszałem, jak Rudy mówił Mike Oxford, prawdy nie wiedział o co chodzi. To jeden z kompleksu. Nie, za dużo jednostek jest. Ja sam się już gubię, z kim biegnę, do kogo mówię, kuźwa masakra. Krwawisz. Leci z ciebie jak ze świni. Bandażuję ci głowę. No, dzięki. Możesz użyć apteczki? Właśnie, wiesz co, próbuję. Chyba za dużo apteczki straciłeś. Niskie ciśnienie. Mamy. Masz krew? Nic z tego, tylko słów. Dajcie podjedźcie medyka. Po technikala. Jestem już. To chcę medyka. O, tu tutaj, proszę ja mi tu Kirlenem się zająć. Znowu? Jak znowu? Ciężkie czasy. Nathan, weź mi podjedź po technikala. Tylko ja sam jesteś do poszycia, żebyś nie zapomniał. Tak, wiem, moment. O, szycie to jeszcze mnie. Chyba medyk, dowódca, RTO, kto jeszcze? Jeszcze mi ATK dajcie na plecy. Czy ja mam nie na skrzynia. Mówi człowiek. No nie wiem, no to płaska miała być ta skrzynia. Co? Jest tam jedna czy dwie. To medyczna? Skrzynia ponoć. Nie, z amunicją. No mi chodziło o skrzynię z amunicją. No to my nie mamy. My nie mieliśmy takiej od początku. My tylko medyczną mieliśmy. No to, ja pierdolę, to fajne HQ. Zaszyj mnie, proszę. Była mowa, że... Z amunicją nam nie weszło. Nie, my mamy tylko ten sam medyka. Dobra, chuj, masz amunicję, ten chemik? Dog, co jest potrzebujecie? Skrzyni amunicyjnej. Ale Boże, nie mam skrzyni, co potrzebujesz? No już nic, bo tam myślałem, że ten miał magów do ręki. Miałem 7 magazynów. Dobra, damy chuj, lecimy. Magii potrzebujesz, to ja mam w motorze 10. Powinieneś może apteczki użyć. Dobra, najpierw potem się zgłosimy. Dobra. Masz apteczkę czy nie przy sobie? Lecimy wtedy, tak. Analizmy. Okej. Zostawić mi technikala, złodzieje. Dobrze, już. Dobra, może styknie tyle krwi. Zobaczymy. Dobra. Masz jakąś krew przy sobie, czy nie? Dok 1-4 daje się na Lima 9. Jakby ci brakowało, to sobie do... Co pierwszy jedziemy? 2-1, co to zaszła? Do Lima 9, teraz Lima ten. 6, 7, 8, 9. Możemy jechać. Moment, bo muszę wiedzieć. Na wstrzymaniu w lewo. Potwierdź, że mamy oczekiwać w punkcie z wyrzutniami pelot na saperów.
jakby pojechaliście na Limę 6 już? Nie potwierdzam, możecie z 1-1 pocisnąć w kierunku południowym na Janki 6. Do Doga, wy pojechaliście już rozminowywać drogę? Potwierdzam. Tu w lewo, nie? Mhm. Front. Zbierzcie się, bo dok patrzy w zasadzkę. Zerwaliśmy kontakt ogniowy. Dobra, może poczekamy na nich, nie? Nie, oddacie, jadę się wysuwać pik i drive. Oczekujemy pomiędzy punktem Lima 6, Lima 7. 212 przyjął, bankujemy się. Hitman dopiero wyrusza. Gęsta mgła, gęsta dżungla, punkty są za nisko, nie możemy wspierać naszej drużyny. Może spróbujcie udać się na północ, na miejscowość Lami w górze 110, 69, na błotko 72. Może sam zobaczycie, reportujecie mi lotnisko. Bachy pan nie szkoda? Jeden, trzy, ruszamy na Janki 5. Plecy rosną. Kirill, pakuj się. Kirill, pakuj się. Go! A dobra, już są, dobra, to jedziemy. Wyjemy. Weekend 2-1, jak to tam? Zdejmujemy pojedyncze kontakty na... Jedźcie pierwsi. W prawo, nie? Tak. Wiemy. Ja słyszałem, że nie ma 9. Chyba. Czyli mi się pojebał. Wiking 1, to będzie Wiking 2. Wiking 2, 1. Zapytałem, wy też macie taką dużą mgłę, czy nie? Któż? Czy macie dużą mgłę przed sobą też? Zajebisto. Kurwa, jakie komunikaty, czy masz dużą mgłę? Kurwa, no nie, mnie zaraz rozpierdoli. Hitman 1-0 do Wiking 2-1. Ponownie, co, ty rozumiesz mnie teraz, tak? Fabrykę z sztuką. Nie, dajemy radę. Zaraz na drugim kanale jakim siedzieć, to już kurwa. Nie, jest za dużo drużyny na tym radę. Nie no, piechota powinna być osobna i zwiat osobno, kurwa, by wystarczyło. O, to jest no kurwa, RPG. Gdyby komunikaty... Gdyby komunikaty były ograniczone do konkretnych komunikatów, nie daleko to pole miałby jeździć. To było ostrożnie. Nie jest dobrze. Dobra, na zakończę tutaj wstrzymamy. Wysyłaj tej pojazd... Kurwa, wysyłaj tej pojazd, spierdalamy. A już spierdalamy. Z pojazdu. 1-2, mamy piechotę, walą RPG-ami. Jest artyleria czy piechota? To są rakiety RPG. Dobra, idziemy z saperami, chodźcie. Gdzieś złe zwalili. Jakoś mi tu brakuje. A, przez sam. A gdzie saperzy? Wy jesteście w dwójkę tylko? Podpierdzę, panu niż.
Ojciec, nie wyprzedza ich. Skoro już 50 metrów odległości od nich trzymamy. Tamty się gdzieś na wschodzie, dajcie halę, gdzie... Do was, najwyżej później Wikinga 2-1. Bochum, gdzie zapierdalać, zrobi spod na Jordan. Dobra, wstrzymujemy, panowie. O, widać znak. A to min jeszcze jest spory kawałek. Pierwszy. Ja bym ich ostatnio jeszcze bliżej. Znaczy już niby jesteśmy w tym polu, ale się na polu minęło, wolę, że właśnie jednak to są też przed nami. No ale bardziej myślę o tym, że jak nadechną. O, tam wykrywacze, nie? Dobra, coś już mam. Siedem. Na drodze. Ja Faraona wierzę. Mają minę. No podejść pierwszy. Ja podchodzę do swojej pory. To jest takiego wielokrotnego użytku, co chodzi na minę. Pokroju małpę. On to jest niebany terminator. To jest takie ładne oznaczenie plaminowego. Dobra panowie, okop po jednej stronie i po drugiej stronie drogi. Ten. Potykacz jest tu z prawej. Chemik, jak to blisko trzeba do niej podejść? No mam już, okej. Okay. No, spokojnie. Nie wiem, była tak chujowa. Muszę go jakoś okrążyć. Wiesz, Mordek, głupi ma zawsze szczęście po prostu. I dlatego mapa zawsze żyje. Jeszcze jedną po lewej stronie widzę jakaś u ciebie. Mhm. Zbliżam się do niej. Rozbrajam. Z przodu dwie jeszcze widzę. A jakby tak podejść do saperów na blisko i strzelić przy nich? Tutaj 1D do 1-2. Taki ćwiczebny im rzucić pod nogi. Jak tam status? Zaczęliśmy rozminować drogę. A czyli jesteście na IMA-9, tak? Potwierdzam. Jesteście na Lima-9. Potwierdzam, Lima-9. Się. Do 2-1, jak wy się trzymacie? Wy byliście dwuosobowi, tak? Od początku? Tak. Bez sensu. Drużyna do niej szczęścia. Zgłoś dla... Zgłoś dla linii 1. Zgłaszam. Wezwijcie artylerię na punkt cmentarz w okolicy miejscowości Danołka. Tam jest zajebania wrogów. Potrzebujemy wsparcia, bo dostajemy. Nie, bylibyśmy przydzieleni po prostu do nas, jako drużyna i... 30-40 sekund. Poza tym po co ataki, jeżeli mówię, każdy ma, miał jednorazówkę. Ja nie miałem. No każdy biega z jednorazówką. Już parę wystrzelali. Tam po lewej stronie jeszcze jakieś jest. Po lewej stronie od ciebie. Ja widzę. Pewno, aczkolwiek nie znam rezultatu. Nie
Tak. Jak starterzy poszli rozwiązać drogę, po chwili jeden wyleciał, to czeka 10 minut w powietrza. Nie mam pojęcia, jak on to przeżył wtedy. Pamiętam, mój wujek był na tamtej operacji. Widział, jak leciał. A słyszeliście o tą Polaśku, który z budynku spadł? Jakiś zachodzie, to byli tutaj koledzy. Co? O Polaczku, co z budynku spadł? Nie. O saperach, którzy rozminowali drogę. Z wykrywaczami min. Ja widziałem akcję z GoPro. Jak Polacy tam jakąś misję ułemili czy coś, to drużyna saperów wjechała w pole minowe. No przed tam jakaś mina jest. Dowódca saperów, który widział, że są miny dalej do... Gdzie? No, chyba. Nie, dobra, to była ta. Tak, to rozbroiłem. Dobra, trzeba się przejść jeszcze i zobaczyć. Wszystko rozbrojone? Słucham? Wszystko rozbrojone, tak? Tak. Na dok 1-4. Zgłaszam. Droga została rozminowana, jakie są dalsze dla nas rozkazy? Zaraz by ci mały przejść od niska. Droga minowana, to ciśnijcie... W jakim punkcie jesteśmy aktualnie? Lima 9. Znaczy, wyznaczcie sobie jakieś podejście pod lotnisko, poczekajcie na Hitmana 1-3 i wejście tam radę. Przyjął. A przy Janki jaka drużyna? Ja zajmuję tą PO-ką na Janki 4, bo sobie przypomniałem, że też działa. Co? Przy Janki jaka drużyna jest? Nie mam pojęcia. Dobra, idziemy. Pojazd. Sprawa wygląda tak, że jakoś spota mam co zrobić i podejść się pod to lotnisko. Mówiłem. Hitman 1-3 zgłoś, tak, Hunter. 1-3 zgłaszam. A była mowa coś odnośnie jakiejś drużyny na Janki 6? Aktualnie... Nic nie było. To tutaj krzyżowy będzie. To jest no. Z KM-ami. Będzie krzyżowy w nas. Land Rover dokładnie, będziemy się udawać do Janki 6 zaraz ETA. A i tak do piachu, i tak do piachu. 2 minuty przyjąłem. Jak na razie giną tylko dowódcy, więc... Ja kolej. Ale jestem medykiem, więc jak ja zginę, to wy też. No a Gold Boy sam sobie wygadał. A w sumie racja. No coś tam, nie kłóćcie się o dowództwo, bo i tak mnie zaraz odjebią. I zginął minutę później no. Chyba. To ładnie. Ale dalej mnie zastanawia Krzysiu, tak? No ja byłem koło niego i dostał totalnie w łeb. Ale on praktycznie ran nie miał. Tak, bo dostał po prostu w głowę. Ja tylko usłyszałem kurwa. Wiking 2-2. Zgłaszam. Ja się dziwię, że usłyszałem. Przeciwnik walina, zobaczyłem była na nalocie. Na naszej pozycji no daj nam widoczność 100 metrów, jesteśmy niezdolni do walki. Nasz ten z lewej, tak? Faraon? Faraon? Co? Na zachód już dogadaliśmy. Co chciałeś tutaj temu powiedzieć? No chciałem to samo, no dobra, mów. Proszę cię. No bo ty masz jechać z nami teraz, tak? No. Wbijamy się na ten punkt kilo 5, czek robimy. Nie wybierać żadnej drużyny. Mamy broń na kilo 5. Kilo 5 jest nisko, 37. No bo jeżeli mamy widzieć, no ale wiesz, zobaczyć lotnisko, to skąd innego miejsca zobaczysz? Nie wiem, jak mam na czwórce te drzewa. Lotnisko jest na wysokości 10, więc 37 to i tak jest wysoko. Nie, ja zobaczył tą czwórkę, zapotkował. Dobra, poprowadzisz? Jak muszę. Musisz. To narysuj mu trasę na tym, będzie widział. Ja wiem, ja widzę, tylko właśnie nie chcę. Proszę, ale dobra. Idziemy do przodu. Czekajcie, poczekajcie, 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 poczekajcie. Bo nie widzę wroga, bo oni mają snajperki, chcą strzelać na drugą.
tutaj 1-3, znajdujemy się w punkcie Janki 6. Ej, cześć, tutaj, tutaj. Na prawo, na prawo, na prawo. Dajemy nawrotkę. Tym przestrzałem. 1-3, zgłaszamy, że jest Janki 6, nie ma... nie widać nic. No, ale tutaj podbój kreki. Kidman 1-3, tutaj Hunter. Wjeżdżamy na punkt Kilo 4, wstrzymaj. Zobaczymy, czy z naszej pozycji zobaczymy jakieś cytele. Kilo 5 nie ma szans, jak Kilo 4 nie ma szans, żeby się skończyć. Dobra, czekaj, stój, stój. Robi nawrotkę, znowu na drogę lecimy. Tak, tak. Pojedziesz tak. Co nic nie widać, dziękuję. Do tego, do MG ile masz? Do MG mam 10. Panowie, zero widoczności, musimy bliżej podjechać. W razie czego zwykłe 30 też mi tutaj w ostateczności. Pewnie przez tą mgłę to z tego kilo 5 też nie będzie widać. Tutaj 1-3, podchodzimy z punktu Janki 6 do lotniska. Gdzie jedna minuta? Cześć, ale należy... Chyba do prawej? Dogadajcie się z 1-3. No, otrzymujemy. Bierze pamiątkowe zdjęcie mapy. Przez tą mgłę chyba nie zobaczymy. No. Nic nie będzie widać. Dostaliśmy zwiat od małpy. Pocieszę was? Ile czołgów? Masz na mapie. Brzmi tak, pojazdy pancerne, czołgi i inne gówno. Pojazdy pancerne, wykrzyknik, czołgi i inne gówno. No nie ma problemu, właśnie przeładowałem sobie anti-armor. Dobry zwiat. Ile ma zasięgu? Z 400 metrów, 500. No to bez sensu się wwalać na lotnisko z tak, potwierdzam. Ale potrzebuje widoczność. Na te inne gówna. Dobra, musimy to co? Musimy dać do tego miasta, co jest wzdłuż pasa startowego. No tak, chyba. Tak by wypadało. To weźcie prowadzić na plan. Dobra, to my pojedziemy pierwsi i zatrzymujemy się w okolicach tej wieży. Tak, my musimy wziąć motor, bo mało amunicji mamy ze sobą. No to pojedziesz, wiesz, musimy może w tym pierwszym pojeździe ktoś by obsadził tego MG. Co nam to da? Mówisz, że czołgę zniszczymy nim? Jeden tego przypomniał, ale tam wszyscy? Wszyscy? Inne gówna będą trochę twarde. No Boże, inne gówna właśnie. Ja bym proponował na pełnej piździe. No i tu jest właśnie problem, 1-0, że ja widzimy, że tu jebaną mgłę, a on z jakiegoś powodu widzi wszystko. Przyjął. Prawie trafiłem. Nimi. Dwa, nie widzimy nic, czołg do nas wali. Hunter, to do gaz, kupiliśmy was. Idzie prosto? Pojechaliśmy w lewo. Pierwsza w lewo, pierwsza w lewo. Fajne, tu jest do budowania. Jedź wprost, jedź na wprost, jedź na wprost. Co? Już wyszedł. Dobra, chuj. Dobra. Jaki to jest kaliber? Słuchaj, ty pojazd po prostu za szopę. Schować? Dobra. Dobra, dobra, dobra. Prośba, przesyłam wam dane odnośnie 7 punktów do strzału, w zasadzie to nawet 8 punktów do strzału w koordynatach 060 i 100, jak przyjął? Masz pełen jakiś plan w ogóle na to lotnisko? A to ja w drodze cały obszar i trochę jeszcze, mam nadzieję, że zakończyło. Przyjął, nie walcie na wschód od X-ów, dlatego że my jesteśmy Danger Close 500 metrów.
Zastanowi się na 265 bunkier z KN-em. Okop. Nie są nasi motocykliści. Widzisz na 255 okop z KN-em. Na 300 metrów na south east od punktu Janki 6 na linii lasu. Widzimy pojazd opancerzony z okop z KN-em na terenie lotniska. Nie jest w stanie podejść daleko. Pojazd jakiś tam na przykład. Czy oznacza coś, co widzicie na mapie? Hunter może zrobić. Jeden się przyjął. Potwierdzam, przyjął. Żeby dalej widzieć. Może do drzew i okopy. Tak, do drzew będzie trzeba i do tych okopów ich zająć. To co? Spróbujemy panowie. Potwierdź mi, że to tęczowa i donut. A gdzie sekcja tego, znaczy ten, drużyna Mardoka? O, jadą. Zgubili się. Bo to były nasze ataki, więc... No, jadą. Jak coś, to wyrzut nie mam. Dobra, lecimy do tych drzew. Dobra, lecimy panowie. Kremik, lecimy. Hunter do 1-3, udajemy się w waszym kierunku, objeżdżamy lotnisko szerokim łukiem i 1,5 minuty. Najprawdopodobniej pojazd opancerzony zniszczony dzięki 1-0. Przejął. Kamik, gdzie jesteś? Już straciłem przytomność. Gdzie jesteście? Na tych dymach wszystkich jesteśmy. Dobra tu. Chodź za mną, czołgaj się do mnie. Hunter do wszystkich jednostek, miejscowość IFO na północ od lotniska. Liczne jednostki oraz pojazdy. Palili nam pojazd, okupujemy jeden z budynków. Gleba. Czołgamy się do drzew. Taki jest plan. Przez tą zajebaną mgłę kurwa nic nie widzę. Dobra, to doczołgajmy się, bo muszę się połatać. Bo dostałem dosyć. To jest to, że kurwa my ich nie widzimy, ale oni nas widzą. To jest doskonale, to zwykle bywa. Wstaje. No tam mgła to jest kurwa jakiś... Dobra, łatam się, bo... Proszę, dobra. Tam mgła to jest kurwa jakiś żart, naprawdę. Biegam do kolejnych drzew, jakby co? Dobra, jeszcze sobie 500 podam i będę gotowy. Dobra. Co z anomalią, kurwa, czym bliżej podbiegam tej mgły, tym kurwa chujowej widzę. Lewo, bo to zostanie.
Dobra, chodź, podciągniemy tam do naszych, spróbujemy pomóc. Swoi od North, swoi od North. Macie okop wyeliminowany, możecie ten. No spoko, tylko melduję. Chodź, spróbujmy się w ten chyba wysoko. Spierdolę pojazd, kurwa. Do środka jest spierdolka. Dobra, tu jest, tu gdzieś chyba był RP, jak... Ej, tu jest rura, kurwa. Jak tylko go dojrzymy.